Nicienie. Zwierzęta, które mają nitkowate ciało. Nazywamy je inaczej robakami obłymi. Pamiętamy tasiemce, które były bardzo płaskie, czyli płazince. A tu widzimy już taka bardziej okrągła budowa ciała. W większości nicienie to zwierzęta pasożytnicze. Ich ciało jest takie wydłużone i przypomina bardziej nić. Stąd właśnie ich nazwa. Mogą być w zasadzie wszędzie. Widzimy tutaj w różnych warzywach, po prawej stronie na dole widzimy w rybie, albo też mogą żyć w organizmach, na przykład człowieka. Wybierają sobie w zasadzie wszystkie środowiska wodne i lądowe. Nawet potrafią żyć w tak niesprzyjających i nieprzyjaznych warunkach jak gorące źródła. Większość nicieni żyje w organizmach roślin i zwierząt, w tym właśnie człowieka. Charakterystyczne jest to, że większość z nich prowadzi taki pasożytniczy tryb życia, żyje kosztem swojego żywiciela w organizmach roślin i zwierząt i przez to wywołuje choroby, no i niekiedy też przyczynia się do śmierci. Do nicieni najczęściej zalicza się tych takich wywołujących choroby u człowieka glistę ludzką, owsika ludzkiego czy na przykład włośnia spiralnego. Szacuje się, że około 1 miliard ludzi na świecie jest zarażonych samą glistą ludzką. Najczęściej to mieszkańcy Ameryki, Afryki i Azji. Ale trzeba przyznać, że ten problem też dotyczy Europy. Jak wygląda budowa ciała? Już tak zdjęcia widzieliśmy. No są to generalnie zwierzęta o wydłużonej, nitkowatym, o wydłużonym nitkowatym ciele, które tak na końcach jest raczej zwężone. Ich cały ten organizm, ich ciało pokrywa oskórek. U płazińców był naskórek, a tutaj jest oskórek, który jest odporny właśnie na działanie szkodliwych substancji. I w przypadku nicieni pasożytniczych stanowi on doskonałą ochronę przed enzymami trawiennymi żywiciela, żeby nie zostały strawione. Wielkość mają też różną. Na przykład węgorek octowy, który żyje w fermentujących owocach i w occie winnym i tam odżywia się bakteriami, ma długość zarówno samca jak i samice około 2 mm, czyli można powiedzieć, że maleńki, może nawet niewidoczny. A natomiast glista ludzka, która pasożytuje głównie w jelicie cienkim człowieka, to długość samicy to około 35 cm, czyli już jak taka spora linijka. Natomiast samce są nieco mniejsze, czyli też długość mogą mieć różną. Nicienie, prowadząc pasożytniczy tryb życia, wywołują choroby. Oczywiście większość nicieni, ale nie wszystkie. Do tych, które najczęściej wywołują choroby u ludzi, takie najbardziej znane, to glistnica, owsica czy włośnica. Chociaż nie jest to zamknięty katalog, tych chorób jest więcej i pasożytów, które bytują w naszym organizmie. I tutaj jest taka różnica, ponieważ larwy oraz formy dorosłe pasożytniczych nicieni przebywają w organizmie jednego żywiciela. Cecha ta różni nicienie od płazińców. U płazińców potrzebny był żywiciel pośredni i ostateczny, a tutaj mamy tylko jednego żywiciela. I choroby wywoływane przez nicienie, to znaczy ich nazwy, pochodzą od gatunku nicienia, który pasożytuje w organizmie człowieka i powoduje daną dolegliwość. No to powiedzmy o glistnicy. Glistnica to choroba, która jest wywoływana przez glistę ludzką, czyli nicienia, który pasożytuje w jelicie cienkim człowieka. Jak można się zarazić? Przez jedzenie pokarmu, w którym znajdują się jaja po prostu glisty. Najczęściej mogą być to owoce, warzywa albo woda. Jak rozpoznać, że zostaliśmy zarażeni? W czasie wędrówki larwy są to zaburzenia pracy różnych narządów, głównie układu oddechowego. Często na przykład objawia się to bardzo, bardzo silnym kaszlem. W okresie pasożytowania dorosłych glist w jelicie już, to możemy zauważyć na przykład zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunki czy na przykład bóle brzucha. Teraz pytanie, no jak zapobiegać? Przecież nie chcemy być chorzy. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby myć ręce po powrocie do domu, przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety. Dokładnie myć też owoce i warzywa przed ich zjedzeniem.
jak wygląda cykl rozwojowy. Najpierw człowiek zjada pokarmy albo wodę, w którym znajdują się jaja glisty. Trafiają do jelita cienkiego. Tam się wylęgają larwy, które wędrują przez liczne narządy ciała. Zobaczcie, to nie są tylko płuca. Mogą być w różnych narządach. Tu jeszcze mamy wątrobę na przykład. Larwy kończą wędrówkę w jelicie cienkim, gdzie rozwijają się z powrotem w dorosłe samce i samice. Tutaj mamy jelito. I ostatni element. Już takie samice glisty składają w jelicie jaja, które wraz z kałem z powrotem dostają się do gleby. I cykl się powtarza. Inna choroba to owsica. Przyczyną tej choroby jest zarażenie owsikiem ludzkim. Występuje on w jelicie grubym i najczęściej u dzieci. Jak można się zarazić? Na przykład najczęściej właśnie przez połknięcie jaj owsików przeniesionych bezpośrednio na rączkach do ust lub znajdujących się na różnych przedmiotach codziennego użytku. Na przykład na zabawkach. Dzieci często w przedszkolu, w żłobku zakażają się owsicą. Nie znają jeszcze tak dobrze albo tak nie pilnują tych zasad higieny. Często różne przedmioty liżą, dotykają, całują i tak sobie mogą wzajemnie przenosić. Jakie są objawy? Bardzo charakterystyczne to swędzenie okolic odbytu, które nasila się szczególnie w nocy, kiedy owsiki wychodzą składać jaja. No na pewno to niespokojny sen, zmniejszenie apetytu, nerwowość i zaburzenia koncentracji czy uwagi. Jak zapobiegać? Bardzo ważne jest mycie rąk po powrocie do domu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, obcinanie krótko paznokci, no i mycie zabawek, szczególnie tych przynoszonych z podwórka mydłem. Włośnica. Bardzo poważna choroba, która jest wywołana przez włośnia spiralnego. Dorosłe osobniki włośnia żyją w jelicie cienkim człowieka oraz innych ssaków. Najczęściej są to dziki, świnie, szczury. Teraz pytanie, jak możemy się zarazić? Kiedy zjadamy surowe lub niedogotowane mięso, które zawiera larwy? Jakie są objawy? Bardzo charakterystyczna to bardzo wysoka gorączka, ponad 40 stopni. Nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha, silne bóle mięśni oraz obrzęki. Teraz pytanie, no jak zapobiegać? Na pewno istotne jest to, żeby spożywać mięso, które jest przebadane weterynaryjnie, w którym nie stwierdzono larw włośni i kupować je w sklepie, a nie na jakimś targowisku albo od znajomych, od których nie mamy pewności, czy to mięso zostało przebadane. No i absolutnie nie jeść mięsa surowego. Zachodzi teraz pytanie, to jeżeli te niecienie w większości są takimi pasożytami, to czy mają dla nas jakieś znaczenie? Przyznać trzeba, że większość jest groźnymi pasożytami i ma takie dla nas, ma w przyrodzie negatywne znaczenie. Ale te, które nie są pasożytami, no to stanowią pokarm dla innych zwierząt, zjadają bakterie, drobne protisty, grzyby oraz niewielkie bezkręgowce, w tym właśnie niecienie, inne niecienie. Odżywiają się też szczątkami organizmów, które znajdują się w glebie, przez co przyczyniają się do tworzenia próchnicy. Czyli część ma też takie pozytywne znaczenie. A dla człowieka? No, dla człowieka niecienie mają negatywne znaczenie. Są pasożytami, które wywołują bardzo groźne choroby, m.in. glistnica, owsica, włosień. Wyjątkowo groźne, które mogą doprowadzić po prostu do śmierci. Są też pasożytami zwierząt hodowlanych, w tym na przykład bydła. Powodują m.in. to, że krowy wytwarzają mniej mleka. A jak na przykład się okaże, że mięso, przypuśćmy, świń hodowlanych jest zakażone larwami włośnia, no to trzeba przyznać, że no takie zwierzęta nie zostaną dopuszczone do sprzedaży i taki gospodarz traci. No i też trzeba powiedzieć, że żerują na roślinach uprawnych i powodują zmniejszenie plonów. To też ogromna strata. Na przykład na burakach, ziemniakach, ale nie tylko. Co z tego tematu na pewno trzeba zapamiętać?
Wśród niecieni występują pasożyty roślin i zwierząt oraz gatunki, które nie są pasożytami. Czyli nie trzeba mówić, że niecienie to tylko pasożyty. Większość jest pasożytami, ale nie wszystkie. Żyją we wszystkich typach środowisk wodnych i lądowych. Ciało ich jest pokryte oskórkiem. Jest takie długie, nitkowate, zwykle zwężone na końcach. A ten oskórek chroni je przed szkodliwymi czynnikami środowiska, na przykład w organizmie człowieka przed enzymami trawiennymi. Niecienie, które pasożytują w człowieku, to najczęściej glista ludzka, owsik ludzki oraz włosień spiralny. No i człowiek zaraża się niecieniami najczęściej właśnie drogą pokarmową, przez spłuknięcie jaj glisty owsika, znajdujących się m.in. w wodzie lub na powierzchni warzyw, albo po zjedzeniu larw włośnia, które są obecne w świni. Życzę powodzenia!